6, no, il 6 giugno, il 5? 5 giugno. 5 giugno. Proviamo a farla. E poi vediamo cosa dirà la gente. Se il progetto piace. No, non è che mi piace adesso, però vedo come potrebbe essere un posto dove c'è molto verde, dove ci sono degli spazi ben organizzati. Pan profesor powiedział, że bardzo mu się podoba to miejsce, ponieważ jest dużo zieleni tutaj. Bardzo jest dobrze zorganizowane architektonicznie, ale widzi, że jest to jakby troszkę smutne miejsce, troszkę opuszczone i ma nadzieję, że są tutaj duże możliwości do stworzenia jakiegoś żyjącego, pulsującego życiem miejsca. Questi sono i nostri studenti che stanno facendo il tirocinio, gli studenti di architettura e di studenci przyjechali tutaj na swego rodzaju stypendium. Ponieważ pan profesor powiedział, że wie o tym, że Nowa Huta jest bardzo specyficznym miejscem i dużo wie o Nowej Hucie, dużo się wie o architekturze Nowej Hucie i o samym Krakowie, który cały czas się zmienia, więc przysłał tutaj kilku swoich studentów, aby napisali pracę dyplomową na temat właśnie Nowej Huty i jest ciekawy z tego efektu tej pracy. Odszedł Janusz Ingarden, jeden z głównych architektów Nowej Huty, który z żoną Marią należał do grupy najbliższych współpracowników głównego projektanta Tadeusza Ptaszyckiego. Był jednym z twórców Placu Centralnego, projektantem Teatru Ludowego, a także budynków administracyjnych hutniczego kombinatu, popularnie zwanymi Pałacami Dożów. Ostatni materiał filmowy z udziałem Janusza Ingardena zrealizowały do filmu Dziewczyny z Nowej Huty Julia Miodyńska i Maria Durczyk. Realizacja rozpoczęła się równocześnie z pierwszymi projektami. Dosłownie rysunki były zabierane nam z deski. To były budynki typowe zaprojektowane w Warszawie przez inżyniera Adamskiego. Ja projektowałem żłobek na tym osiedlu, moja żona projektowała przedszkole. Te obiekty były potem powtórzone kilkakrotnie na następnych osiedlach. Konkurencyjne projekty były bardziej, że tak powiem, socjalistyczne. Hasłem tego socjalizmu było architektura narodowa w formie. Wobec tego myśmy powiedzieli, że narodową formą dla Krakowa nie jest klasycyzm, który był narzucany na ogół rosyjski, prawda? Tylko renesans. I plac centralny był projektowany w okresie jeszcze tego wielkiego rygoru socjalizmu. Znowu tutaj broniliśmy się
przed cechami jakiegoś klasycyzmu rosyjskiego i też są pewne wątki nawiązujące do renesansu krakowskiego. Przed pierwszą wojną światową, nie wiem czy Państwo wiedzą, Kraków miał zaledwie 50 tysięcy mieszkańców, prawda? Natomiast Nowa Huta w ciągu 50 lat urosła do miasta 200-tysięcznego. I cały ciężar projektowania spoczywał na młodych ludziach właśnie. Czyli większość projektowała młodzież i budowała młodzież Nową Hutę, prawda? Układ urbanistyczny opiera się właściwie na szkole angielskiej. Ta zieleń dzisiaj tworzy właściwie odrębny pomnik przyrody, prawda? Miasto tonie w zieleni, prawda? To jest jedno miasto, ogród właściwie wielki. Thank you.